Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie z naszej demofarmy w Siemoniu. To właśnie z tego wyjątkowego miejsca, pierwszy raz w historii firmy, poprowadzimy dla Państwa wirtualne Dni Pola Agrosieci. W tym roku nie spotykamy się gremialnie, jak to zwykliśmy robić na naszych poletkach odmianowych, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo. Zapewniamy jednocześnie, że wszystko, zarówno nasze nowości w ofercie, jak również sprawdzone, kompleksowe technologie ochrony i nawożenia przedstawimy Państwu w tym właśnie materiale. W naszej relacji znajdziecie Państwo informacje o najnowszych technologiach siewu i uprawy glewy, topowych i sprawdzonych odmianach roślin, efektywnych technologiach ochrony i nawożenia roślin, najwyższej jakości serwisie, sprzedaży oraz przechowywania paliwa, a także porady i sprawdzoną wiedzę naszych ekspertów. Zapraszamy do uważnego oglądania naszych relacji. Przygotowaliśmy dla Państwa naprawdę mnóstwo ciekawych informacji, przydatnych spostrzeżeń i podzielimy się z Państwem wynikami naszych doświadczeń polowych, które wspólnie z Agrosieć Maszyny przeprowadziliśmy tutaj na naszej demofarmie w Siemoniu. Nie zabraknie również konkursu. Jest, tak jak widać, wiele wspaniałych nagród. A więc pytanie konkursowe brzmi: jaki produkt, Państwa zdaniem, powinien znaleźć się w ofercie Agrosieci w najbliższym czasie i dlaczego? Drodzy Państwo, serdecznie zachęcamy do komentowania, do udzielania odpowiedzi na pytanie konkursowe. Na autorów najciekawszych komentarzy, odpowiedzi przygotowaliśmy naprawdę imponujące nagrody. Do wygrania nasze nawozy dolistne, znane i cenione przez rolników marki Agrohelat, innowacyjny kondycjoner wody Optimis, topowy materiał siewny pszenicy ozimej Ascaban, są to nowości w naszej ofercie, oraz nagroda główna, drodzy Państwo, naprawdę wspaniały grill Activia Mastercook, który z pewnością umili niejedno wakacyjne popołudnie spędzone w gronie rodziny i znajomych. Drodzy Państwo, w naszej relacji nie mogło zabraknąć także czegoś specjalnego dla najmłodszych pasjonatów rolnictwa. Specjalnie z myślą o Państwa pociechach przygotowaliśmy super konkurs plastyczny Wakacje na wsi. Do wygrania świetne nagrody. Proszę Państwa, na Wasze pociechy czekają gry Super Farmer, atrakcyjne zestawy klocków Lego oraz super gadżety od Agrosieci. Serdecznie polecamy. Wirtualne relacje będą dla Państwa dostępne na naszych kanałach na YouTubie i na Facebooku. Linki w załączniku wystarczy kliknąć tutaj. Zapraszamy do komentowania, do lajkowania i do udostępniania. Wirtualną podróż po naszych poletkach odmianowych rozpoczniemy od zaprezentowania Państwu naszych wyjątkowych odmian zbóż ozimych i rzepaku. Głos oddaję teraz koleżance Magdalenie Płóciennik, menadżerowi działu nasion w Agrosieci. W tym roku oferujemy Państwu trzy odmiany rzepaku ozimego: Artemis, Archibald i Elevation. Jeśli chodzi o pszenicę ozimę, proponujemy pszenicę ozimą Ascaban, naszą nowość, pszenicę Rotax i Titanikę, pszenicę Patras i KWS Emil. Wszystkie odmiany znajdują się w portfolio Nasiona Kujawskie. Więcej informacji po kliknięciu na ten link. Klikowany materiał siewny w ofercie Agrosieci to starannie wyselekcjonowane i zaprawione nasiona zbóż czołowych polskich i zagranicznych hodowli, odznaczające się wysokim potencjałem plonowania, wyjątkową zdrowotnością i adaptacją do zróżnicowanych wymagań glebowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż nasiona przygotowywane są z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych pod czujnym okiem najlepszych ekspertów w branży. W tym roku, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, oferujemy materiał siewny w workach 50-kilowych oraz 500-kilogramowych big bagach. Do szczegółowych opisów odmian zapraszamy na www.nasionakujawskie.pl. Znajdą tam Państwo kompleksowe informacje o każdej odmianie oraz poznają kluczowe cechy.
Dziękujemy bardzo serdecznie Magdzie. Poznali już Państwo topowe odmiany zbóż ozimych i rzepaku, które prezentujemy w naszej aktualnej ofercie. Najwyższa pora zaprezentować Państwu innowacyjne technologie siewu, które zastosowaliśmy na naszych poletkach odmianowych. Głos oddaję teraz Bartoszowi Górskiemu, ekspertowi działu rolnictwa precyzyjnego z firmy AgroSieć Maszyny. Dziękuję. W zasiewach rzepaku przeprowadziliśmy w tym roku doświadczenie polegające na badaniu technologii siewu na 30-hektarowej działce o wyrównanym pH i zbilansowanej klasie bonitacyjnej. Pierwszym zabiegiem było głęboszowanie na całej powierzchni. Następnie pole zostało podzielone na dwie części. Jedna część została poddana uprawie orkowej, zaorano to pole. I następnie posiano rzepak w dwóch technologiach. W technologii siewu punktowego oraz w technologii siewu rzędowego siewnikiem konwencjonalnym. Natomiast na pozostałej części, która nie została zaorana, zostało wykonane siew metodą strip-till. Uzyskano normę wysiewu na poziomie 35 roślin na metr kwadratowy. Co ciekawe, powyższa technologia również została wykorzystana na poletkach doświadczalnych, które Państwu zresztą prezentujemy. Natomiast jeśli chodzi o siew pszenicy, tutaj również pierwszym zabiegiem było głęboszowanie. Przygotowanie pola pod zasiew pszenicy również polegało na zgłęboszowaniu całego pola. Następnie na pole wjechał agregat złożony z talerzówki i ciągnika. Miało to na celu przede wszystkim wyrównanie powierzchni pola oraz dokładne pocięcie i wymieszanie resztek pożniwnych z glebą. Na tak przygotowanym polu został wykonany siew również w technologii strip-till. Dzięki tej technologii, mimo naprawdę niesprzyjających warunków jesienią, uzyskano w zasadzie 100% wschody i pożądaną obsadę roślin na polu. Jak Państwo widzą, nasze poletka doświadczalne wyglądają okazale. Z dużą niecierpliwością oczekujemy żniw i zarazem możliwości zweryfikowania naszych technologii pod kątem wydajności z hektara, pod kątem planowania. Oczywiście dzielimy się obserwacjami z Państwem za pomocą kanału Demofarma. Zachęcam w tym miejscu do oglądania i subskrybowania naszych filmików, które się pojawiają na serwisach Facebook i YouTube. Jeśli chodzi o zbiór, w tym roku zbiór zostanie przeprowadzony kombajnem T670 firmy John Deere. Maszyna ta wyposażona jest nie tylko w system AutoTrack, system prowadzenia równoległego, ale również w czujnik przepływu roślin oraz czujnik wilgotności, dzięki czemu możemy na bieżąco podczas zbioru wykonywać mapowanie pola, sprawdzać w jakim miejscu uzyskujemy jakie właśnie plony. W tym miejscu chciałbym również gorąco zaprosić Państwa, zachęcić do zapoznania się z ofertą maszyn firmy John Deere, oferowaną przez firmę AgroSieć Maszyny oraz kompleksową ofertą dotyczącą rolnictwa precyzyjnego. Głęboko wierzymy, że rolnictwo precyzyjne w obecnych czasach jest przyszłością dla nowoczesnych gospodarstw. Bartku, dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, AgroSieć Maszyny to największy dealer marki John Deere w Polsce. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą firmy oraz możliwości przetestowania nowoczesnych maszyn i innowacyjnych technologii, które z całą pewnością ułatwią pracę w Państwa gospodarstwach. Metody siewu dzięki Bartkowi już za nami. Skupimy się teraz na kompleksowej technologii ochrony i nawożenia, którą zastosowaliśmy na naszych poletkach odmianowych. Głos oddaję teraz Ani Szatkowskiej, naszemu ekspertowi z działu nawozów. Oczywistą sprawą jest, że nawożenie roślin należy rozpocząć od momentu siewu, aby dostarczyć im dwóch głównych składników, czyli fosfor i potas. Zastosowanie technologii strip-till umożliwia precyzyjne umieszczenie nawozu blisko strefy korzeniowej wschodzących roślin, dzięki czemu mogliśmy pozwolić sobie na niższe dawki nawozu w porównaniu z nawożeniem konwencjonalnym. Na plantacji rzepaku zastosowaliśmy nawóz polifoskę 6 w dawce 200 kg na hektar. A w przypadku pszenicy dawka tego nawozu wyniosła 150 kg na hektar. Wiosną, dzięki wcześniejszej możliwości nawożenia azotowego,
rozpoczęliśmy zasilanie upraw azotem już od 20 lutego. W tym celu zarówno na pszenicy, jak i rzepaku zastosowaliśmy saletrę Amont-Wonsaxon. Jedną z głównych cech tego nawozu jest duża granulacja i wyrównanie, co w połączeniu z szerokością ścieżek technologicznych 28 metrów pozwoliło na równomierny wysiew nawozu na polu. Namawiam gorąco do wapnowania gleb, ponieważ prawidłowy odczyn gleby jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących plon oraz wpływających na przyswajanie ważnych składników pokarmowych. Rekomendujemy wapno Kujawit oraz Polkalk trzeciej generacji. Rekomendujemy również nawożenie płynne w postaci RSM w połączeniu z inhibitorami ureazy. Polecamy szczególnie Limus Clear dostępny w naszej ofercie, który jest innowacyjnym stabilizatorem azotu z unikalnym, opatentowanym połączeniem działania dwóch substancji czynnych. Na bieżąco dzielimy się z Państwem efektami stosowanych rozwiązań na naszych poletkach odmianowych, udostępniając materiały na naszym profilu DemoPharma, a także na naszych kanałach społecznościowych. Zachęcam do komentowania tych wirtualnych relacji. Przypominam o naszym konkursie, gdzie, tak jak sami się przekonaliście, można zdobyć naprawdę atrakcyjne nagrody. Najwyższy czas poruszyć temat technologii ochrony roślin. Teraz głos oddaję dyrektorowi do spraw agrotechniki, panu Mariuszowi Wypijowi, a także naszemu szefowi środków ochrony roślin, nawozów dolistnych i nasion, panu Andrzejowi Packowi. Szanowni Państwo, zacznę od rzepaku ozimego, który jest uprawą najbardziej wymagającą, jeśli chodzi o ochronę i nawożenie z standardowych upraw rolniczych. Trudno wyobrazić sobie walkę o wysoki plon bez skutecznej ochrony herbicydowej. Na poletkach, które prowadziliśmy, zastosowaliśmy rozwiązanie składające się z dwóch preparatów. Preparatu Macho w dawce 1,5 litra na hektar plus Navigator 0,2 litra na hektar. To rozwiązanie zastosowaliśmy w fazie dwóch liści właściwych rzepaku ozimego. Oczywiście obydwa te produkty będą dostępne w naszej ofercie jesiennej 2020. Bardzo istotnym problemem, jeśli chodzi o uprawę rzepaku od samego początku, są samosiewy zbóż. Tutaj zastosowaliśmy rozwiązanie w postaci preparatu Zetrola w dawce 0,5 litra na hektar, jeśli chodzi o tradycyjną uprawę orkową. Jeśli chodzi o technologię Strip-Till, rekomendujemy już jesienią rozwiązanie w postaci dwóch dawek 0,4 litra na hektar preparatu Zetrola. Trudno również wyobrazić sobie właściwe prowadzenie łanu i plantacji od samego początku bez zastosowania właściwego zabiegu polegającego na regulacji pokroju roślin jesienią. W tym celu zastosowaliśmy preparat Magnello w dawce 0,8 litra na hektar w fazie 6 liści właściwych. Było to jedno z najbardziej skutecznych rozwiązań, zarówno jeśli chodzi o regulację, jak i zwalczanie suchej zgnilizny kapustnych. Tyle jeśli chodzi o jesień. Wiosna tego roku również stwarzała wiele problemów, szczególnie jeśli chodzi o szkodniki. Wiecie Państwo, że jest to bardzo duża sprawa w rzepaku, szczególnie w kontekście wycofywania substancji aktywnych wielu insektycydów. Na początku, w celu zwalczania chowacza brukwiaczka, na początku marca zastosowaliśmy preparat Proteus w dawce 0,6 litra na hektar. W tej lokalizacji nie mieliśmy na szczęście problemu ze słodyżkiem, ale jak to w przyrodzie, nie ma próżni. W to miejsce w trzeciej dekadzie kwietnia mieliśmy bardzo intensywne naloty śmietki kapuścianej. Bardzo dobrze sprawdził nam się w tym celu preparat Super Cyper w dawce 50 ml na hektar. Jeśli chodzi o zwalczanie pryszczarka kapustnika i chowacza podobnika w fazie początku kwitnienia, tutaj rekomendujemy zastosowanie preparatu Sekil w dawce 120 g na hektar.
To tyle, jeśli chodzi o szkodniki, ale jak wiecie Państwo, w rzepaku jest taka historia, że musimy stosować kompleksowe rozwiązania w celu ochrony fungicydowej. W momencie ruszania rzepaku w pęd ponownie zastosowaliśmy preparat Magnello w dawce 0,8 litra na hektar. Tutaj uzyskaliśmy bardzo dobry efekt regulacyjny plus świetną skuteczność, jeśli chodzi o zwalczanie suchej znielizny kapusty. Na początku kwitnienia zdecydowaliśmy się na bardzo skuteczne połączenie dwóch preparatów Practis i Orius Extra, obydwa w dawce 0,5 litra na hektar. Tą kombinację zastosowaliśmy w celu ochrony plantacji przed zgnilizną twardzikową oraz szarą pleśnią. Tutaj prawdopodobnie już w najbliższych dniach, dzięki temu, że łan jest bardzo zielony, więc mamy jeszcze chwilę czasu, w najbliższych dniach chcemy też zastosować preparat AgraStick w celu zapobiegania osypywaniu się nasion. Wszystkie te produkty, o których tutaj mówiłem, oczywiście dostępne są w portfolio AgroSieci. Serdecznie zapraszamy do stosowania tych skutecznych rozwiązań, które tutaj właśnie wymieniłem. Andrzeju, czy zgodzisz się ze mną, że nawożenie dolistne również jest bardzo istotnym czynnikiem kształtującym plony rzepaku? Oczywiście, Mariuszu. Każdy zabieg fungicydowy i insektycydowy staramy się wykorzystać do dokarmiania i stymulacji roślin. Stymulację roślin oraz dokarmianie opieramy o preparaty firmy Biostyma oraz innowacyjne preparaty marki AgroHelat. Jedne i drugie dostępne są w naszej ofercie firmy AgroSieć. Pierwsze zasilanie dolistne rzepaku wykonaliśmy jesienią wraz z ochroną fungicydową preparatem Magnello. Preparat Magnello wsparliśmy preparatem Aquafol 7C. Dzięki temu odnieśliśmy trzy korzyści. Po pierwsze, Aquafol 7C wspomaga regulację tebukonazolu. Po drugie, Aquafol 7C doskonale stymuluje rozwój korzenia rzepaku, co w okresach niedoboru wody jest bardzo istotne. I po trzecie, co również jest istotne jesienią przy chłodach oraz wiosną przy chłodach, możemy stosować regulatory w temperaturze poniżej 12 stopni Celsjusza. Także Aquafol 7C jest doskonałym dodatkiem do preparatów regulujących pokrój rzepaku. Nawożenie dolistne uzupełniliśmy też takimi nawozami jak Granufol Mag w dawce 1,5 kg na hektar, AgroHelat RB w dawce 2 kg na hektar oraz Azbor w dawce 1,5 litra na hektar. Wiosną po ruszeniu wegetacji zastosowaliśmy biostymulator Seaweed Amino w dawce 0,75 litra na hektar. Biostymulator ten powoduje regenerację roślin po okresie spoczynku zimowego. Powtórzyliśmy kombinację ochrony z jesieni opartą na Magnello. Nie zapomnieliśmy także o zastosowaniu takiego nawozu jak Aquafolu 7C, który pozwolił nam wejść z zabiegiem w temperaturze poniżej 12 stopni Celsjusza. Krytycznym momentem dla rzepaku, który Państwo oglądacie za mną, był okres w kwietniu. Jak pamiętacie, w kwietniu praktycznie mieliśmy okres bez opadów. Żeby wspomóc rozwój roślin, a także doholować jakby do okresu, kiedy wystąpią opady, zastosowaliśmy nawóz Multi-N w dawce 20 litrów na hektar. Doskonały nośnik przyswajalnego azotu i siarki, który wsparliśmy 1,5 litrem Biofolu Plex, który zawiera aminokwasy i produkty oparte na algach. Dzięki takiej kombinacji tych dwóch preparatów rośliny rzepaku, które widzicie za nami, okres krytyczny przetrwały praktycznie bez szkód.
Może teraz kilka słów o ochronie i nawożeniu doliczym pszenicy. Jak widzicie Państwo za naszymi plecami, poletka nasze odmianowe wyglądają bardzo ciekawie. Opowiemy, co robiliśmy, aby doprowadzić właśnie do takiego wyglądu. Przy obecnych bardzo długich i ciepłych jesieniach oraz praktycznie braku zimy nie ma innego wyjścia niż jesienna ochrona herbicydowa. W tym celu zastosowaliśmy preparat Arnold w dawce 0,4 litra na hektar. Jak okazało się, było to bardzo skuteczne rozwiązanie, dzięki któremu nie musieliśmy w ogóle wykonywać poprawek wiosennych. Drodzy Państwo, wiecie dobrze, że na początku sezonu przyszły przebieg wegetacji i przebieg pogody jest dla nas wielką niewiadomą i praktycznie wielką zagadką. Trudno jest stwierdzić jednoznacznie, czy będą opady deszczu, czy będzie susza. My mimo wszystko rekomendujemy, aby bezwzględnie prowadzić pola w pełnej technologii ochrony. W tym celu, jako zabieg T1, stosowaliśmy preparat Croton w dawce 0,75 litra na hektar plus Flexity w dawce 0,25 litra na hektar. Łącznie z tym zabiegiem zastosowaliśmy również regulator wzrostu Steve w dawce 0,3 litra na hektar. Do zabiegu T2 został użyty preparat Opera Max w dawce 1,5 litra na hektar. W tym momencie pojawiły się też już pierwsze tak długo wyczekiwane opady deszczu i z obawy przed wyleganiem łanu połączyliśmy to z preparatem Steve w dawce 0,2 litra na hektar. Jak widać za nami, był to strzał w dziesiątkę, ponieważ praktycznie uniknęliśmy wylegania łanu, co w tym roku wiecie Państwo, że jest dosyć poważnym problemem na wielu plantacjach. Potem przyszła bardzo ciepła i wilgotna pogoda, więc zdecydowaliśmy się na bardzo mocny zabieg w celu ochrony kłosa. W celu ochrony T3 zastosowaliśmy preparat Practice w dawce 0,5 litra na hektar plus preparat Oleus Extra w dawce również 0,5 litra na hektar. Jeśli chodzi o insektycydy, w tym roku, jak wiecie Państwo, na większości plantacji nie było problemu mszyc. Problem, jaki mieliśmy, to skrzypionki, które pojawiły nam się mniej więcej w tym samym czasie, jak wykonywaliśmy zabieg T2, więc preparat Opera Max połączyliśmy z insektycydem Super Cyper w dawce 50 ml na hektar, który rozwiązał nam problem larw skrzypionek. Drodzy Państwo, bardzo niepokoją nas też prognozy pogody, które są na żniwa długoterminowe. Obawiamy się tutaj przekropnych i łapanych żniw, więc prawdopodobnie zdecydujemy się i zalecamy też Państwu i rekomendujemy zastosowanie preparatu AgraStick, który zabezpieczy nam zboże, kłosy przed porastaniem ziarna. Andrzeju, a jak wyglądało dokarmianie dolistne zbóż ozimych? Dokarmianiu dolistnym zbóż ozimych rekomendujemy zastosowanie granofolu MAC w dawce 1,5 kg na hektar, agrohelatu ZK w dawce 2 kg na hektar oraz agrohelatu MN w dawce 1 litr na hektar. Zalecamy zastosować powyższą mieszaninę w okresie największego zapotrzebowania na mikroskładniki i składniki pokarmowe, czyli w okresie strzelenia w źdźbło. Tym okresem dla pszenicy, podobnie jak dla rzepaku, był kwiecień, kiedy brakowało wody. Aby rośliny przetrzymały ten stresogenny okres, zaaplikowaliśmy 20 litrów nawozu Multi-N, doskonałego nośnika azotu i siarki, który wsparliśmy 1,5 litrową dawką Bioforplex. Jak widać z tyłu, rośliny dzięki temu przetrzymały ten okres w doskonałej formie. W połączeniu z zabiegiem T2 zastosowaliśmy agrohelat zrównoważony w dawce 3 kg na hektar oraz agrohelat Z w dawce 1,5 litra na hektar. Szanowni Państwo, nawożenie dolistne obok nawożenia pogłównego pozwala nam uzyskać doskonałe plony, wysokie plony, a także pozwala dokarmiać rośliny w okresach stresu, kiedy pobieranie składników pokarmowych z gleby jest mocno ograniczone przez pojawiające się warunki stresowe.
Drodzy Państwo, nasze odmiany prezentują się wspaniale. Spodziewamy się wysokich plonów i już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z agrosiecią w ramach naszych punktów skupu. Przenieśmy się do jednego z nich, gdzie Marek Woźniak, dyrektor Ziemiopłodów i Pasz, przygotował specjalnie dla Państwa wyjątkową relację. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z punktu skupu płodów rolnych w Grubnie. Szanowni Państwo, działamy na rynku od 30 lat, jesteśmy pewnym płatnikiem, posiadamy stabilny kapitał zakładowy, który zapewnia bezpieczeństwo transakcji finansowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie skupu i sprzedaży płodów rolnych zapewniamy Państwu najlepsze ceny oraz profesjonalne doradztwo. Całoroczny punkt skupu znajduje się w Grubnie, w Siemoniu oraz Kwidzynie. Dodatkowo zapraszamy do sezonowego punktu skupu, który mieści się w Działowie, Salnie oraz Białochowie. Prowadzimy obrót rzepakiem, zbożami oraz kukurydzą. Zapraszamy do naszych punktów skupu. Żniwa już niebawem. Nie ulega wątpliwości, że w ofercie firmy AgroSieć znajdą Państwo wszystko, co jest potrzebne rolnikowi do efektywnego prowadzenia gospodarstwa. A teraz głos oddaję koleżance Michalinie Jacob, ekspertowi działu logistyki oraz sprzedaży paliw w AgroSieci. Dzień dobry. Szanowni Państwo, oferujemy najwyższej jakości olej napędowy, który pochodzi z krajowej rafinerii Grupy Lotos oraz mini stacji paliw. Gwarantujemy dogodne warunki dostaw, konkurencyjne ceny oraz możliwość do Państwa dowozu własnymi cysternami. Ponadto w własnej ofercie oferujemy dwupaszczowe zbiorniki na olej napędowy oraz jednopaszczowe zbiorniki na RSM i wodę, które produkowane są przez renomowaną firmę Simex z Torunia. Dodatkowo paliwa sprzedajemy w uzgodnionych terminach płatności, natomiast zakup zbiornika możemy zaproponować Państwu na dogodne raty. Serdecznie zapraszamy. Wirtualne Dni Pola AgroSieci dobiegły końca. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. Zachęcamy do komentowania i do udostępniania naszych wirtualnych relacji. Życzymy Państwu udanych żniw oraz wysokich plonów, które mamy nadzieję będą dla Państwa satysfakcjonującą rekompensatą za ciężką, całoroczną pracę. Pozdrawiamy wszystkich!